Właśnie ściągnąłem uszczelkę pod głowicą. Widać, nie jest jakoś tam strasznie wypalona czy coś. Głowica z spodu wygląda tak. Teraz przejdźmy do najciekawszej rzeczy. Ktoś może wyjaśnić, dlaczego buroki, czyli zaślepki silnika, są w środku. Tutaj one są. Czyżby to jakaś niedbałość produkcyjna? Przebiło się to w bili następny? Raczej się ich nie da tu już z tego wyciągnąć. Trzeba by wybijać stare. Wbijać nowe. Ciekawe, no nie? I one sobie tam ładnie pływają. Nie wiem, czy to będzie widać. Jeden. Tu jest zaraz utopiony drugi. Normalnie jakieś morskie skarby utopione w morzu płynu chodzącego. Więcej tu nie zauważyłem, żeby coś pływało. Ale mimo wszystko ciekawe, dlaczego tak to jest. No nic, głowica zdjęta. Będziemy regenerować, a z tym co zrobię, nie wiem. Pewnie tak zostanie. Jak było dotychczas, no to dalej też będzie jeździć. Dzięki za oglądanie. Hej.